Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj po raz kolejny trochę bardziej osobisty materiał, jednak zdecydowanie z morałem, wątkiem skierowanym do wszystkich. Zapraszam. Jak zmieniły nas wydarzenia ostatnich lat? Pokolenie ludzi, którzy urodzili się już, czy którzy nie pamiętają już PRL-u, a przede wszystkim mam na myśli tych, którzy może nawet pamiętają, ale nie doświadczyli tam żadnych represji, nie doświadczyli osobiście tych wielu trudności związanych z życiem w kraju socjalistycznym. Dla takich osób ten świat mimo wszystko bardzo łatwo mógł się wydawać takim w miarę jednak spokojnym, ogarniętym miejscem. Oczywiście, że słychać było tu i tam o różnych kryzysach, wojnach itd., itd. Natomiast z mojej perspektywy życie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku to było jednak ostatecznie życie dosyć spokojne. I oczywiście, że doświadczenia mogą być różne, natomiast bez wątpienia jest bardzo dużo, czy nawet większość Polaków z mojego pokolenia doświadczyło tego czasu raczej jako czasu w miarę spokojnego. Ma to bardzo poważne wady. Oczywiście zasadniczo jest to stan dobry, natomiast ma to bardzo poważne wady. Otóż gdy człowiek przyzwyczaja się do pewnego spokoju, do pewnego komfortu, to nie wyrabia pewnych umiejętności, pewnych zdolności, które wyrabia człowiek, który musi się przeboksować, który musi pokonać jakieś przeciwności. Bez wątpienia osoby, które za młodu doświadczyły większych trudności i poradziły sobie z nimi. Nie mam tutaj na myśli takich trudności, które człowieka miażdżą, tak? Mogą być takie trudności, które psychologicznie człowieka zniszczą. Natomiast mam tutaj na myśli raczej po prostu zewnętrzne, nieprzyjemne środowisko, zewnętrznie nieprzyjemne doświadczenia, które nie są już jakby w granicach czegoś absolutnie patologicznego, ale jednak jakoś tam człowieka hartują. Moim zdaniem te ostatnie 2 lata to jest taki właśnie czas i z mojej perspektywy był to taki czas, to znaczy czas, który delikatnie nas zahartował. Co konkretnie mam na myśli? Otóż chociażby sam fakt istnienia tego kanału jest faktem bezpośrednio spowodowanym przez różnego rodzaju ograniczenia. Gdyby nie to, że były te ograniczenia w sposobie poruszania się, ograniczenia w działaniu szkoły, gdyby nie cała ta sytuacja, nie doszłoby nigdy do powstania tego kanału. Istnienie tego kanału jak najbardziej dla mnie osobiście ma na takim poziomie charakterologicznym bardzo duże znaczenie. Wcześniej byłem zdecydowanie mniej pewny, jeśli chodzi o prezentowanie swoich poglądów, zdecydowanie mniej pewny, jeśli chodzi o prowadzenie dyskusji. Moim zdaniem zmuszony do tego wycofania się, ale jednocześnie gdzieś tam rozzłoszczony tym, co się dzieje, to sprowokowało mnie do tego, żeby zadziałać. To było to agere contra, żeby jednak właśnie powiedzieć coś do tego świata, co o tym myślę. W dużej mierze to było tym spowodowane i to faktycznie wyrobiło we mnie pewne nowe umiejętności, sprawiło, że jestem teraz człowiekiem dużo spokojniej prezentującym swoje poglądy z dużo większą pewnością i jest to potrzebne. Ma to również związek z tym, że miałem tutaj okazję konfrontować się z różnymi poglądami, miałem okazję doświadczyć różnych argumentów i też doświadczyć tego, że moje argumenty po prostu są dobre, że nie jest wcale tak łatwo je zbić, że nie znalazł się do tej pory ktoś, kto by ewidentnie istotne argumenty, jeśli chodzi o kryzys Kościoła, czy w ogóle o wiarę, kto by mnie tutaj jakoś zaniepokoił swoimi odpowiedziami, swoimi argumentami. To są wszystko doświadczenia bardzo potrzebne. Dlaczego w ogóle o takich zupełnie osobistych rzeczach mówię?
Ano dlatego, że uważam, że w ogóle dla polskiego społeczeństwa to może być takie doświadczenie i zachęcam do tego, żeby nie skupiać się tylko na tym, co jest negatywnego w tej chwili, ale też dostrzec, jak coraz trudniejsze warunki mają na nas również pozytywny wpływ. I w ogóle nie o to chodzi, żeby teraz próbować zlekceważyć, zmniejszyć złość różnego rodzaju sytuacji, w których się obecnie znajdujemy. Nie. Uważam, że jak najbardziej, jeśli chodzi o nasze swobody obywatelskie, to uważam, że mamy obowiązek ich bronić. Zachęcam też wszystkich, którzy mają coś do powiedzenia, którzy mają jakiekolwiek, czy to kanały na YouTubie, czy inne media, którymi się posługują, zachęcam do tego, żeby wyrażać po prostu nasz sprzeciw wobec ograniczania swobód obywatelskich i pochwałę tam, gdzie te swobody zostają przywrócone, czy nie zostają zaatakowane. Myślę, że ważne jest, żeby po prostu ten głos również był słyszalny. Mam wrażenie, że tego w ostatnim czasie też trochę brakowało. To znaczy brakowało tego głosu w przestrzeni publicznej tych, którzy po prostu wyrażają swoje zaniepokojenie tym, że jakieś swobody zostają ograniczone albo wyrażają swoje zadowolenie, że nie zostały ograniczone, bo jak najbardziej, jeśli chodzi o Europę, czy w ogóle świat, to nasza ojczyzna wypada tutaj w obecnym czasie mimo wszystko jeszcze dużo bardziej wolnościowo, dużo bardziej zdroworozsądkowo niż większość krajów europejskich, czy również pozaeuropejskich, powiedzmy tego cywilizowanego świata. Natomiast to była tylko uwaga na marginesie. Wracamy do naszego zasadniczego tematu, czyli do tego, jak te trudne okoliczności wpływają na nas, jak one nas zmieniają. Moim zdaniem jak najbardziej powinniśmy je wykorzystać, powinniśmy je potraktować jako takie delikatne szturchnięcie, jako coś, co warto jest wykorzystać do tego, żeby się jako tako zahartować. Naprawdę mogliśmy być od razu uderzeni czymś bardzo poważnym, mogliśmy być postawieni w takiej sytuacji, jak te pokolenia, których młodość przypadła na wybuch II wojny światowej. Pokolenia, które żyły w już wolnej Polsce, zaborów i pierwszej wojny nie pamiętały, a później z pewnego spokoju i dobrobytu od razu jakby wpadli, zostali rzuceni w ryk bombowców i wjeżdżające niemieckie czołgi. My mamy tutaj pewien strzał ostrzegawczy, mamy sytuacje, które były w jakiś sposób przerażające, później nieprzyjemne, ograniczanie różnych swobód. Mamy sytuacje, w których możemy się zahartować, w których możemy sobie poradzić z pewnym strachem, zostajemy skonfrontowani z różnymi trudnościami, chociażby z naporem mediów, które próbują w nas wlać strach. Mamy okazję poradzić sobie z tym, mamy okazję sobie to przepracować, mamy okazję wyrobić sobie pewną pewność siebie w relacjach z najbliższymi, czy po prostu w relacjach z ludźmi, bo dzisiaj już podejście do człowieka to przez niektóre media już jest traktowane powiedzmy jako jakiś rodzaj zbrodni. A więc chcąc zachować pewną normalność, jak najbardziej wystawiamy się na pewne zagrożenia, wystawiamy się na pewien ostracyzm, na okazywanie niechęci ze strony innych ludzi. A więc żyjemy w czasach trudniejszych niż jeszcze 3-4 lata temu i oprócz wskazywania na błędy, wskazywania co uważamy, że trzeba naprawić, bo to też trzeba robić, warto jest również dostrzec ten aspekt, że uwaga, to jest dla mnie okazja do tego, żeby się zahartować, to jest dla mnie okazja do tego, żeby ćwiczyć się na przykład w niebaniu się tego, co ludzie powiedzą. To jest dla mnie okazja do tego, żeby praktykować
prostą, zdrową miłość bliźniego w relacjach z najbliższymi, nawet wtedy, kiedy są ludzie, którzy uważają, że jest to coś złego, coś strasznego, wręcz zbrodniczego. Mamy okazję doświadczyć wielkiej, głębokiej pogardy, bo z czymś takim również się spotykamy na dużo większą skalę niż wcześniej, bo wystarczy, że wyrazi się dzisiaj sceptycznie o na przykład różnego rodzaju regulacjach, to dla wielu ludzi dzisiaj jest już tego rodzaju oszołomstwo, że może to wręcz pozbawić człowieka człowieczeństwa, co nawiązuje tutaj do jakiegoś materiału, który niedawno widziałem, gdzie chyba to był niemiecki policjant, który właśnie deklarował, że dla niego człowiek, który nie chce się zaszczepić, to w ogóle nie jest człowiek, bo on utracił swoje człowieczeństwo przez to, że jest gotów innych narażać na niebezpieczeństwo. A więc takie postawy jak najbardziej są, można je spotkać również w Polsce i oprócz patologiczności wielu tych sytuacji warto również świadomie wykorzystać ten czas jako coś, jako czas na zahartowanie się, jako świadome wypracowywanie w sobie dobrych nawyków, na przykład właśnie nie poddawania się tak łatwo pod presję. Agere contra, przeciwko tym ograniczeniom, jeśli chodzi o kontakty międzyludzkie, warto tutaj zacząć działać właśnie w kwestiach kontaktów międzyludzkich, praktykować je, świętować, celebrować te kontakty międzyludzkie, bo skoro widać ewidentnie tutaj taki antykulturowy atak na zwykłe międzyludzkie relacje, na spotkania międzyludzkie, skoro jest ten atak, to warto tutaj przeciwdziałać i raczej właśnie to celebrować. Raczej pomimo tego, że ten świat tego nie chce, to wskazywać, że my nie damy się przez strach zapędzić gdzieś do ciemnej komórki i nie będziemy tam siedzieć przed ekranem, tak jak władcy tego świata, tak w cudzysłowie, by tego chcieli. Nie, my jesteśmy wolnymi ludźmi i nie będziemy pozwalali na to, że ktoś będzie nas traktował w praktyce, no, gorzej nawet niż niewolników. Będzie ktoś decydował, z kim możemy się spotkać, a z kim nie możemy się spotkać. Nie będziemy na to pozwalali, że władza państwowa będzie decydowała o tym, jak konkretnie mamy żyć. W tym jak najbardziej warto się ćwiczyć, warto to praktykować. Mogą nadejść jeszcze cięższe czasy i wtedy nam się bardzo przydadzą te umiejętności do stawiania jak najbardziej zdrowego oporu, do bronienia swojej wolności, swojej godności. Tak jak najbardziej można powiedzieć, że w ten sposób człowiek broni swojej godności jako po prostu wolnej jednostki. A więc wykorzystajmy, świadomie wykorzystajmy te trudne czasy jako taki trening, jako moment do wypracowania dobrych nawyków, nawyków roztropnych, zgodnych z naszą naturą, zgodnych z naszą wiarą. Również mamy tutaj okazję zawalczyć o podstawowe prawa, jeśli chodzi o cześć Bożą, jak najbardziej. Mamy prawo i obowiązek Panu Bogu cześć oddawać i tutaj również, znowu w cudzysłowie, władcy tego świata bardzo chętnie ograniczają naszą możliwość, jeśli chodzi o służbę Bożą. W ostatnim czasie było lepiej, natomiast bywały czasy, kiedy było bardzo ciężko. W pierwszej chwili to był dla nas szok i jakby to było coś niezwykłego. Właśnie teraz już potrafimy sobie jako tako z tym poradzić. I tutaj też praktykujmy, wyrabiajmy w sobie właśnie te nawyki, chociażby próbowali nas odciągnąć od kościołów, od Pana Jezusa w Najświętszym Sakramentem, my bądźmy świadomi, wolni i mężni. Nie ulegajmy tym, którzy nas straszą, nie ulegajmy tym, którzy próbują nas od Pana Jezusa odciągnąć, bo coś, bo strach, bo choroba, bo coś. Jeśli dla kogoś strach i choroba są tak strasznymi wizjami, jeśli kogoś tak bardzo te rzeczy przerażają, no to nie wiem, czy może się nazywać wolnym człowiekiem, a na pewno nie powinien się nazywać chrześcijaninem, nie powinien się nazywać katolikiem, jeśli dla niego wizja możliwego zachorowania jest czymś tak strasznym, że nie można pójść Panu Bogu cześć oddać, spełnić swój podstawowy, kluczowy, fundamentalny obowiązek oddania Panu Bogu czci
w niedzielnej mszy świętej. Więc praktykujmy zdroworozsądkowe zachowania, te, które właśnie teraz są niepoprawne politycznie, te, które właśnie teraz są przez wielu postrzegane jako prawie że zbrodnicze. Praktykujmy te rzeczy i ćwiczmy się. Ćwiczmy się w walce o naszą wiarę, o zdrowy rozsądek, o tą zdrową, ludzką, naturalną wolność. Wykorzystajmy ten czas świadomie, ciesząc się, że mamy okazję na taki mały sparring po to, żeby przygotować się, czy to na kolejny czas pokoju, wtedy nie zaszkodzą nam te umiejętności, czy na prawdziwe zmagania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.